questo tempo cupo arriva Giovanna Fausi. John Paul's death was as dramatic and unexpected as his election 33 days earlier. Szczęść Boże, witam Państwa. W czerwcu 2022 roku ukaże się moja książka pod tytułem Pokora. Historia życia Jana Pawła I. Chciałbym serdecznie zachęcić do tej lektury. Starałem się w książce pokazać życie człowieka, a potem księdza, biskupa i papieża. Właśnie w takiej kolejności to jest bardzo istotne. Który przez bardzo krótki okres czasu był papieżem, tylko 33 dni. I ten pontyfikat na pewno nie był jakiś burzliwy, natomiast samo życie było bardzo ciekawe człowieka, który pochodził z bardzo ubogiej górskiej miejscowości na północy Włoch, który potem taką determinacją i pracą, jednocześnie mając ciągle w głowie gdzieś, dlatego był bardzo pokorny, swoje ograniczenia, starał się jak najlepiej wypełniać obowiązki, które mu powierzono. Ale wydaje się, że też oprócz takiego wątku biograficznego chciałbym zachęcić do lektury, ponieważ mieszkałem dość dużo we Włoszech i starałem się też oddać klimat tego północy Włoch przede wszystkim. Też miałem okazję mieszkać w Wenecji, też trochę takich staram się przekazać informacje o tym mieście, o sposobie życia, wpleść to trochę w biografię patriarchy Wenecji, Albino Lucianiego. Więc to nie jest tylko jakaś taka sucha biografia. Trudno mi też tak się przechwalać i mówić, że jest to jakiś bardzo, bardzo dobry materiał, ale na pewno zapewniam, że nie jest to tylko taki zbiór suchych faktów, ale one są też osadzone w pewnych realiach i geograficznych, i realiach historycznych. Też warto, myślę, że prześledzić czas, którego nie znamy jako Polacy, a mianowicie historii i Kościoła, i państwa włoskiego, bo w takim czasie przyszło żyć Albinu Lucianiego, tej historii przedwojennej, przed II wojną światową i powojennej, praktycznie do rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Zachęcam serdecznie, życzę dobrej lektury. Szczęść Boże.